Ej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w czwartek. Czas zerknąć co ciekawego gdzieś na tych topowych indeksach zagranicznych na rynku krypto oraz dokonać podsumowania dzisiejszej sesji na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowując skrót informacji prosto z bankiera i od nich rozpoczniemy. Jak również masz jakieś ciekawostki, to koniecznie podrzućcie nam w komentarzu. Szef Pfizera. Coroczne szczepienia przeciw szkodnikowi mogą być konieczne przez wiele lat. Aby utrzymać bardzo wysoki poziom ochrony, prawdopodobnie przez wiele lat konieczne będą coroczne szczepienia przeciw przyszkodnikowi, ocenił szef firmy Pfizer w opublikowanej w czwartek rozmowie ze stacją BBC. Dodał również, że Pfizer już zaktualizował szczepionki w odpowiedzi na wariant Beta, też wykryty po raz pierwszy w RPA i wariant Delta zidentyfikowany w Indiach, ale nie były one potrzebne. Firma poinformowała, że pracuje teraz nad zaktualizowaną wersją szczepionki w odpowiedzi na wariant Omikron, i może być on gotowy w 100 dni. Szef Pfizera przekonywał, że szczepionki pomogły uratować miliony istnień ludzkich podczas pandemii, a bez nich fundamentalna struktura naszego społeczeństwa byłaby zagrożona. Szef mówił, że do końca roku jego firma spodziewa się, iż dostarczy 3 miliardy dawek swojej szczepionki, a na przyszły rok zaplanowano 4 miliardy. Przyznał, że był globalny wyścig o szczepionki, ale w 2022 roku kraje będą miały tyle dawek. Ile potrzebują? Odnosząc się do podnoszonych zarzutów, że Pfizer, BioNTech i Moderna, w odróżnieniu od firmy AstraZeneca sprzedającej szczepionki po kosztach, zarabiają na ich sprzedaży, choć w wielu uboższych krajach poziom zaszczepienia jest niski. Prezes mówił, iż najważniejsze jest to, że uratowano miliony istnień ludzkich. No i przypominam, że oczywiście Pfizer pokazał rekordowe wyniki chyba nigdy w historii nie mieli tak dużych wyników, jak właśnie za. Czasów pandemii. Leczmy dalej. Erdogan wymienia ministra finansów. Lira tonie. Prezydent Turcji trwa przy swoich kontrowersyjnych poglądach ekonomicznych, a kto się z nim nie zgadza, ten traci stanowisko. Lira tymczasem traci na wartości w zastraszającym tempie. No to kto rozgrywał lirę, to proszę podrzucić w komentarzu, pochwalić się, no bo widzimy, że tutaj jakiś spektakularny ride. W trakcie środowych notowań kurs. Dolar do liry wyznaczył nowe maksimum na poziomie 13,83 dolara. Obecnie sytuacja nieco się uspokoiła i dolar kosztuje 13,30 liry. To prawdopodobnie jednak tylko przystanek w dalszym marszu w górę. Kolejnego pretekstu do przeceny liry dostarczyć mogą piątkowe dane o listopadowej inflacji, która, zdaniem analityków, ma przekroczyć 20%. Kraje w Europie szykują się na blackout. Polska też powinna? Ura odpowiada. Część państw w Europie przygotowuje mieszkańców na możliwość dłuższej przerwy w dostawie energii. Jednym słowem, XXI wiek. Widmo kryzysu energetycznego sprawia, że blackout odmieniamy przez wszystkie przypadki. Sprawdzamy, czy Polsce grozi czasowy niedobór prądu dla gospodarstw domowych. Austria, Niemcy i Hiszpania szykują się na blackout. Część państw w Europie ostrzega mieszkańców przed ryzykiem wystąpienia dłuższej przerwy w dostępie do energii elektrycznej. Jednym z pierwszych krajów, który poruszył ten temat, na szerszym forum była Austria. W połowie listopada tamtejszy rząd przedstawił krótki, czterominutowy film informacyjny, przygotowujący na ewentualną awarię zasilania w kraju. Dodatkowo, austriackie władze opublikowały listę rzeczy niezbędnych w trakcie blackoutu. Jest na niej zapas wody pitnej, latarka, baterie, zapałki, radiotransistorowe, apteczka pierwszej pomocy, żywność w puszkach. W Austrii odbyły się również ćwiczenia na wypadek przerwy w dostawie energii elektrycznej. Dotyczyły one głównie koordynacji działań urzędów, przedsiębiorstw transportowych, policji, wojska oraz straży pożarnej. Podobnie wygląda sytuacja w Niemczech. Niemieccy eksperci doradzali, aby na długotrwałą przerwę w dostawie energii elektrycznej przygotować plecak dla każdego członka rodziny z odzieżą na 5 dni oraz artykułami, które mogą się przydać to jest żywność z długim terminem ważności, środkami pierwszej pomocy oraz produktami higienicznymi. Z kolei w Hiszpanii. Rośnie liczba tzw. samoratowników, czyli osób, a nawet całych rodzin, przygotowujących się do przetrwania przewidywanych, ekstremalnych, czyli skrajnie uciążliwych warunkach. Według nich taka sytuacja może mieć miejsce jeszcze tej zimy. Wzrost zjawiska potęguje m.in. pandemia, rosnące ceny prądu oraz przede wszystkim groźba przerwy w dostawie energii elektrycznej na dużą skalę w związku z kryzysem energetycznym. W Polsce grozi blackout w 2021 roku. Prezes URE monitoruje dostawy paliw dla elektroenergetyki. Na dziś brak jest zagrożenia dostaw, a bazując na codziennych raportach widzimy, że odpowiednie, wymagane prawem rezerwy w polskim systemie elektroenergetycznym są zapewnione. Tak więc nie mamy się o co martwić. Lećmy dalej. Unijne sankcje wobec Białorusi. Rada Unii Europejskiej przyjęła kolejny pakiet. Rada Unii Europejskiej przyjęła w czwartek kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcje... Polegają na zakazie wjazdu do Unii Europejskiej i zamrożeniu aktywów. Lecimy dalej. Szwajcaria ma wyższą realną stopę procentową niż Polska. Mimo, że w ujęciu nominalnym, Szwajcaria ma najbardziej ujemną stopę procentową świata, to już po uwzględnieniu inflacji wypada w tej kategorii znacznie lepiej niż Polska. W listopadzie inflacja CPI w Szwajcarii osiągnęła najwyższą wartość od dokładnie 13 lat. Tyle tylko. Że był to odczyt na poziomie raptem 1,5%. To znacznie mniej niż w strefie euro, gdzie mamy 4,9%, w Stanach Zjednoczonych 6,2% czy Wielkiej Brytanii 4,9%. Nie wspominając już o Polsce, gdzie wstępny odczyt inflacji CPI za listopad sięgnął aż 7,7%, co jest najwyższą wartością od grudnia 2000 roku. Szwajcaria jest obok Japonii jedynym dużym krajem rozwiniętym, który w ostatnich miesiącach nie doświadczył Zderzenia z szalejącą inflacją cenową. To w znacznej mierze efekt siły franka szwajcarskiego, który przez ostatnie miesiące prawie nie tracił do dolara amerykańskiego, gdy ten ostatni umacniał się wobec prawie wszystkich głównych walut świata. Utrzymywanie relatywnie niskiej inflacji stawia skrajnie ekspansywną politykę Szwajcarskiego Banku Narodowego w zupełnie innym świetle. Od dekady utrzymują główną stopę procentową w sferze niedodatniej, zaś od grudnia 2015 roku. Docelowy 3-miesięczny LIBOR dla franka ustalony jest na poziomie minus 0,75%. To najgłębiej ujemna nominalna stopa procentowa na świecie. W warunkach globalnej niskiej inflacji, ujemne oprocentowanie franka miało na celu odstraszenie inwestorów przed lokowaniem kapitału w szwajcarskiej walucie. Wydaje się jednak, że ten mechanizm nie działa w świecie średniej i wysokiej inflacji. Jeszcze rok temu inwestor mógł ulokować pieniądze na 0% w dolarze amerykańskim, tracąc wówczas w tempie 1,2% rocznie. Tyle wynosiła inflacja CPI w listopadzie 2020 roku. W przypadku franka inflacja wynosiła minus 0,7% przy stopie minus 0,75%. W listopadzie tego roku realna stopa procentowa dla franka oparta o historyczną inflację wynosiła minus 2,22%. Oznacza to, że lokującym pieniądze we franku Szwajcarskie muszą liczyć się z realną utratą ponad 2% rocznie. Wygląda to na kiepski biznes. Tyle tylko, że alternatywa na ogół prezentuje się jeszcze gorzej. Realna stopa procentowa w Polsce wynosi bowiem -6%. Tyle w skali roku tracą oszczędzający w polskim pieniądzu. 10 szokujących prognoz Saksobanku na 2022 rok. Saksobank ponownie opublikował 10 szokujących prognoz na 2022 rok. To szereg mało prawdopodobnych, ale często niedocenianych zdarzeń, których materializacja mogłaby wstrząsnąć rynkami finansowymi. 1. Plan odejścia od paliw kopalnych odłożony na boczny tor. 2. Eksodus młodych ciosem dla Facebooka. 3. Kryzys konstytucyjny w związku z wyborami śródokresowymi w Stanach Zjednoczonych. 4. Inflacja w Stanach Zjednoczonych powyżej 15% w wyniku spirali płacowo-cenowej. 5. Zapowiedź unijnego superfunduszu na rzecz klimatu, energii i obrony finansowanego z prywatnych emerytur. 6. Redditowa Armia Kobiet kontra korporacyjne Patriarchat. 7. Indie nowym członkiem Rady Współpracy Zatoki bez prawa głosu. 8. Spotify w tarapatach przez opartą na NFT platformę cyfrowych praw autorskich. 9. Nowa technologia hipersoniczna przyczyną kosmicznego wyścigu i nowej zimnej wojny. 10. Przełom w medycynie wydłuży średnią długość życia o 25 lat, i poszczególne punkty są również rozwinięte w artykule na bankierze, tak więc tutaj Cię odsyłam, jeżeli tematyka Cię zainteresowała, a ja już przechodzę dalej. Inflacja producencka zrywa czapki z głów. Doświadczany w tym roku inflacyjny powiew jest czymś, czego jeszcze nie widziano w historii strefy euro. Ceny producentów rosną w zawrotnym tempie 20% rocznie i z miesiąca na miesiąc szokują ekonomistów. W październiku tego roku ceny producentów, czyli tzw. inflacja PPI w strefie euro była o 5,4% wyższa niż we wrześniu oraz aż o 21,9% wyższa niż rok temu. Poinformował Eurostat. Licząc dla wszystkich państw Unii Europejskiej wskaźnik ten osiągnął dynamikę 5% miesiąc do miesiąca i 21,7% rok do roku. To kolejny odnotowany w tym roku rekord i najszybszy wzrost cen producentów odnotowany w strefie euro po 2000 roku. Tak wysoka inflacja PPI zaskoczyła większość ekonomistów, którzy spodziewali się wzrostu cen o 3,2% w ujęciu miesięcznym oraz 19,1% w skali roku. Gwałtowne przyspieszenie rocznej dynamiki PPI w Eurolandzie obserwujemy od wiosny. Jeszcze w lutym ceny producentów rosły w umiarkowanym tempie 1,5% rocznie. W marcu przyspieszyły do 4,4%, a w kwietniu do 7,6%. Od maja galopowały w tempie około 10% rocznie. Za znaczną część tak wysokiej dynamiki PPI odpowiadała energia, która była aż o 62,5% droższa niż przed rokiem. Październik był miesiącem szalonych wzrostów cen węgla i gazu ziemnego. Notowania obu surowców, jak również ropy naftowej, w listopadzie znacząco się jednak obniżyły, co jednak w danych Eurostatu zobaczymy ze sporym opóźnieniem. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że z miesiąca na miesiąc przyspiesza także wzrost cen w pozostałych kategoriach. Dobra pośrednie w październiku drżały w tempie 16,8% rok do roku wobec 15,2% miesiąc wcześniej. Dobra kapitałowe o 3,9% rok do roku wobec 3,6% miesiąc wcześniej trwałe dobra konsumpcyjne o 4,2% wobec 3,6%, a nie trwałe o 3,4% wobec 3%. Ogółem po wyłączeniu cen energii inflacja PPI w strefie euro wyniosła 8,9% wobec 8,1% miesiąc wcześniej. Widać już jasno, że presja inflacyjna rozlewa się szeroko poza sektor energetyczny. Galopujące ceny w fabrykach nie są tylko europejską specyfiką. W Stanach Zjednoczonych Październikowa inflacja PPI wyniosła 8,6% rok do roku. W Polsce GUS oszacował dynamikę tego wskaźnika na rekordowe 11,8% rok do roku. Natomiast w Niemczech odnotowano najwyższy wynik 18,4% od 70 lat. Dzieje się, lecimy dalej. Nowość w Polsce karty biometryczne wchodzą na rynek. To taka ciekawostka. Bank Pocztowy poinformował, że w najbliższych dniach udostępni klientom kartę biometryczną. To nowość nie tylko na polskim, ale także na większości europejskich rynków. Karta wyposażona jest w czynnik linii papilarnych, który ma zwiększyć bezpieczeństwo płatności. Tak właśnie się prezentuje, tak więc pochwal się, czy będziesz użytkował właśnie taką kartę. Lećmy sobie dalej. Cóż my tutaj mamy? Bank of America w listopadzie tego roku objął pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW. Na drugim miejscu znalazło się Biuro Makrylskie PKBP podała GPW na stronie internetowej. Udział Bank of Ameryka w obrotach na rynku akcji w listopadzie wyniósł 13,99%, a Biura maklerskiego PKO 9,7%. Trzecie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych akcjami zajął w listopadzie Morgan Stanley z wynikiem 8,38%, a czwarte Goldman z wynikiem 6,81%. Na piątym miejscu z udziałem na poziomie 6,65% znalazł się UBS. No ciekawie, tak więc już wiemy kto trzęsie tymi naszymi największymi indeksami. Lećmy dalej. Prezes Glapiński zmienił zdanie. Kurs euro spadł w pobliże 4,60. Zmiana retoryki prezesa Adama Glapińskiego i idące w ślad za nią działania Narodowego Banku Polskiego wydatnie pomogły tu temu. Kurs euro zaliczył mocny spadek i powrócił do stanu Zdnia niepodległości. Zrobimy wszystko, aby inflacja trwała jak najkrócej i żeby była jak najłagodniejsza. Zmieniam retorykę. Inflacja jest przejściowa, ale w okresie dwóch lat. A i to też nie wiadomo. Choć to teraz tak widzimy. Inflacja nie jest przejściowa, inflacja jest uciążliwa. Będziemy się starali ją sprowadzić do minimalnych poziomów, ale nie kosztem dużego bezrobocia. Powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Grapiński. To istotna zmiana podejścia. Ponieważ przez poprzednie miesiące, kwartały i lata prezes NBP bagatelizował kwestię inflacji i nie przeszkadzało mu, że kształtuje się ona powyżej, a ostatnio znacznie powyżej, celu inflacyjnego. Taka postawa w połączeniu z brakiem podwyżek stóp procentowych przez poprzednie miesiące wyraźnie szkodziła złotemu. Ponadto, w ślad za wypowiedziami prezesa Glapińskiego, poszły działania Narodowego Banku Polskiego, który w środę przeprowadził aukcję sprzedaży bonów pieniężnych, w ramach której. Ściągnął z rynku ponad 7 miliardów złotych, oferując rentowność na poziomie 1,24%. W efekcie w środę zobaczyliśmy masowe zamykanie krótkich pozycji na parze euro .pl. Kurs euro spadł z przeszło 4,65 do niespełna 4,62. W czwartek o 9.10 wspólnotowa waluta była notowana po 4,6, a więc najniżej od 11 listopada. I za chwilę zobaczymy jak te złoty sobie dzisiaj radzi. Lećmy dalej. Cóż my tutaj mamy? Kolejny producent gier wybiera się na parkiet. Producent gier Asmodev zadebytuje na rynku New Connect 6 grudnia, wynika z uchwały zarządu giełdy. Po trzech kwartałach tego roku przychody spółki ze sprzedaży produktów wyniosły 194 000 zł. Firma poniosła w tym okresie 60 000 zł straty netto. Gaming Factory, notowana na rynku głównym GPW, posiada 22,8% akcji. Wspomnianej wcześniej spółki, lećmy dalej, cóż my tutaj mamy, MP otrzymał od Banku Polskiej Spółdzielczości oświadczenie o odstąpieniu od warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS, podała spółka w komunikacie, też ciekawy news, lećmy dalej, cóż my tu mamy, do platformy e-commerce Shopera w listopadzie dołączyło blisko 1000 nowych e-sklepów. Poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Listopad okazał się rekordowy dla Schopera z kilku względów. Oprócz największej liczby nowych sklepów, uruchomionych na tym oprogramowaniu w ciągu jednego miesiąca, rekordowa okazała się także sprzedaż w sklepach już działających na platformie. No to gratulujemy. Dalej. Kruk chce przeznaczyć na dywidendę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku. Ładnie. Zarząd Kruka zakłada, że będzie rekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę co najmniej 30% skonsolidowanego zysku uzyskanego z poprzedniego roku obrotowego, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, poinformowała spółka w polityce dywidendowej na lata 2021-2024. Lecimy dalej. Tim rozpoczął pracę nad nową, trzyletnią strategią, poinformował prezes spółki podczas czwartkowej wideokonferencji. Włocenie prezesa sprzedaż online będzie podstawą wzrostu sprzedaży spółki w najbliższych latach. Skupiamy się na kierunkach, jeśli chodzi o działania strategiczne, a nie detalach. Detale są dostosowywane do sytuacji zewnętrznej, dodał prezes. Pod koniec października tym informował, że główne cele strategii na lata 2019-2021 zostały zrealizowane. Strategia zakładała osiągnięcie rocznych przychodów spółki na poziomie co najmniej miliarda złotych oraz rentowności BIDA nie niższej niż 3,6%. Spółka podała w czwartek, że w okresie styczeń i tego roku jej przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 33,7% do 1,15 miliarda, z czego przychody ze sprzedaży e-commerce Wynosiły 812 ponad milionów, wzrost o 35,4% rok do roku. W samym listopadzie tego roku przychody wyniosły ponad 118 milionów, co oznacza wzrost o 22,6% w porównaniu do listopada roku ubiegłego. Przychody z e-commerce wzrosły o 41,8% rok do roku do 83,7 miliona. Pięknie, gratulujemy, lećmy dalej. Allegro chce być największą hurtownią. Łączy siły z Market Planet. Największa platforma handlu internetowego od początku roku prowadzi także serwis dla klientów biznesowych. Kurtowe oferty dostępne na Allegro Business to odpowiedź na potencjał ogromnego rynku B2B, który coraz bardziej korzysta z zakupów w sieci. Handel e-commerce rozkwitł w wyniku pandemii. Polityka lockdownu wymusiła na wielu firmach rozbudowanie kanału sprzedaży online. Klienci indywidualni robili więcej zakupów w sklepach internetowych, ale to samo dotyczyło biznesu, który coraz częściej zaglądał na popularne platformy, aby kupić towar do swojej firmy i odsprzedać go dalej. Obroty na tym rynku są znacznie większe niż te generowane przez klientów indywidualnych. Z raportu e-commerce B2B, biznes w sieci, przygotowanego dla Santander Bank Polska, wynika, że w 2021 roku obrót rynku hurtowego w sieci osiągnie poziom prawie 640 miliardów złotych. Dla porównania, według raportu Perspektywa rozwoju rynku e-commerce w Polsce przygotowanego przez PWC w 2026 roku ta wartość dla handlu detalicznego osiągnie poziom 162 miliardy złotych. I tutaj mamy ciekawy graf, który nam to wszystko obrazuje: obroty w kanale e-commerce B2B w miliardach złotych w poszczególnych latach. Przypominam, że dzisiaj z samego rana dla wszystkich uczestników portfela krypto wleciało nagranie, w którym poruszam bardzo istotne. I ciekawe i ważne kwestie, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać. Jeżeli chodzi o obecną sytuację na rynku krypto, to widzimy, że czerwień tutaj przejęła kontrolę. Popatrzmy na indeksy strachu i chciwości. Na jednym mamy strach na poziomie 32, a na drugim mamy chciwość na poziomie 61. Jeżeli chodzi o Bitcoina, w tym momencie mamy zejście korekcyjne 3,7% na minusie. Jedna sztuka kosztuje 56 394 dolary. Ethereum 4,5 za sztukę, 4% w korekcie. Binance Coin 621 dolarów za sztukę, 3,8% w korekcie. Korekcie. Jeżeli chodzi o największe wzrosty, to dzisiaj solo zyskuje 43% w topowej setce, DFI 12,8%, IOTA czy Uniswap 5,46%. Jak widzimy, nie mamy dzisiaj zbyt dużo tych wzrostów. Największe zejście korekcyjne dzisiaj to CRV 11% w dół, Kukoń Token 11% czy prawie 10%, Horizon to są te największe spadki. Jeżeli chodzi o zachowanie Meta Hero przy tym negatywnym sentymencie, jaki widzimy w tym momencie na rynku, to i tak mamy niewielką cofkę zaledwie minus 5,8% obroty w tym momencie. Widzimy, że wynoszą 73 miliony dolarów, 426 tysięcy. Jeżeli chodzi o zejście korekcyjne od tych nowych szczytów, od 25 centów mamy 10% korektę. Od dołka z 13 lipca mamy 4121% na plusie. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd, tych gdzie możesz w prosty sposób zakupić na przykład swoje pierwsze kryptowaluty za złotówki, czyli to są te pierwsze dwie, podpinam na głównym kaflu kanału. Obok Binance, czyli topowa, największa i najlepsza giełda krypto na świecie. Pozostałe są dostępne w opisie. I startujmy z tym, co się ciekawego. Dzieje na świecie, bo tutaj widzimy, że indeks strachu pokazuje nam ekstremalny już strach na poziomie 23, a tego bardzo dawno nie widzieliśmy. Jeżeli chodzi o aktualne zachowanie SP 500, to widzimy, że no niektóre sektory, jak na przykład sektor finansowy, dzisiaj bardzo się pozytywnie zachowuje. Widzimy, że mamy, widzimy, że mamy ciekawe wzrosty: JP Morgan 2% do góry, Popatrzmy Bank of America 2% do góry, PayPal 1%, Mastercard 2,6%, Visa 2,79%. No dzisiaj ciekawa sesja dla tego sektora, A na to na przykład Apple traci 3 ponad%. 1%. Microsoft 0,5% w dół. Popatrzmy tutaj, e, kolejna spółka 4% w dół. Tesla się cofa dzisiaj o 3%. No, całkiem ciekawie, ale jak widzimy, przewaga zieleni jednak na SP500 dominuje. Jeżeli chodzi o świat, popatrzmy. Dzisiaj też bardzo pozytywnie. Wielka Brytania w zieleni, Irlandia w zieleni, Kanada w zieleni, Meksyk. Brazylia w zieleni, nawet Chiny czy też Japonia, czyli nie mamy dzisiaj jakiegoś negatywnego sentymentu globalnie na rynku. Przypominam, że jutro najważniejsze informacje, które pojawiają się na rynku, wchodzą o 14.30. Jest to oczywiście NFP, czyli zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych i stopa bezrobocia. To będą kluczowe dane, tak więc jeżeli masz wtedy czas, to warto sobie na przykład przerzucić główne wykresy czy też pary walutowe na interwał minutowy i zobaczyć, jak wykresy wtedy tańczą, jeżeli jakieś. Niespodziewane dla rynku informacje, właśnie o tej godzinie, będą publikowane. I wracamy już na nasze zestawienia. Popatrzmy, co tutaj ciekawego dzieje się na topowych indeksach. Ropa dzisiaj już jest wyciągana, chociaż widzimy, że wcale pozytywnie dzisiaj nie było. 69,85 dolarów za baryłkę. DAX w tym momencie delikatnie na plusie: 15600 15269 punktów. SP500 również popatrzmy, jak wczoraj jednak skończyli na minusie, a dzisiaj próbują wyciągać 4546 punktów. Ale pamiętajmy, że sesja w Stanach cały czas trwa, zresztą w Niemczech również. Jeżeli chodzi o Nasdaq, mamy również sesję korekcyjną 15862 punkty. Dow Jones mocno wyciąga 34450 punktów, i Russell też wyciąga do góry 2176 punktów. Jeżeli chodzi o metale, czyli srebro, popatrzmy. Tutaj mamy zatrzymanie 22 dolary 28 za uncję. Złoto w spadku 1765 dolarów za uncję. I waluty do złotówki. jest to oczywiście frank, który tutaj rzeczywiście spada 4,41. Funcik też spada 5,40 euro. Również spada 4,59. Czy dolar również w dół 4,06? I przejdźmy teraz w tym momencie na nasze głosowania. Przechodzę na kartę społeczność, bo tutaj mamy w tym momencie odpalone dwie ankiety, w której możesz oczywiście uczestniczyć i oddać swój głos. Jedna. To pytanie, co zrobi RPP 8-12? To jest ostatnie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w tym roku. Jak widzimy, przewaga głosujących stopa procentowa lekko podwyższona. Tak więc tutaj będzie 54% oddanych głosów, 407% globalnie zostało oddanych, a mocna podwyżka to 35% oddanych głosów. Jak i przegląd zobaczymy sobie w sobotę 202 oddane głosy i gaming jak na razie prowadzi z wynikiem 39% oddanych głosów. Tak więc jak chcesz oglądać te sektory systematycznie, również inne i pozostałe inne indeksy, to zapraszam Cię na przegląd sektorowy. Dzisiaj również wleciało kolejne nagranie. I już wracamy do naszych zestawień. Zobaczmy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na GPW. Rozpoczynamy od zestawienia spółek produkcyjnych. Tutaj widzimy, że Excel zyskuje 10,5%, Czanków 7%, Pamapol 4,26%, w korekcie za to Milkpol obrywa mocne 8%, Helio 3,35%, Cambridge 3%, liderem obrotu jest Haptek 286 tysięcy, czy Wawel 280 tysięcy. Jeżeli chodzi o Wiktek bez gamingu, czyli nasz odchudzony Wiktek, tutaj widzimy, że Snectic zyskuje 4%, Nano Grupa 3,93%, kolejna spółka prawie 3%, w korekcie za to mamy LiveChat, który traci dzisiaj 5,36% gaz 334. Liderem obrotu jest cyfrowy 14300, 9300. Orange. Na spółkach dywidendowych tutaj widzimy, że Sevenet zyskuje 4%, Żywiec 1,5%. W mamy LiveChat 536, Cedral 3464. Liderem obrotu jest kernel 24 miliony. I przypominam, że listę tych spółek, na które jeszcze możemy się oczywiście załapać, podpinam Ci, na jakinwestować.com kom I tutaj mamy oczywiście wyszczególne te poszczególne spółki, co po niektóre są naprawdę bardzo ciekawe i wyglądają atrakcyjnie. Jeżeli chodzi o kolejne o zestawienie, to jest oczywiście to są pogromcy. Tutaj mamy Biometr Lublin, który zyskuje dzisiaj bardzo ciekawie, bo odbija ponad 11%. Dzisiaj również Mercator zyskuje 2,3%. Za to w korekcie najmocniej spada Mabion 2,6%, czy Kormej 2,39%. Liderem obrotu jest Mercator 16,5 miliona, Biometr Lublin 8,200. Na budownictwie dzisiaj CNT 4,40 na plusie, ZUE 4,13, czy ENAP 2,86, a w korekcie mamy Tesgas, który traci 3,34, MD Energia 3,23. Liderem obrotu jest Rafa Kobańka 400, również podobnie Budimex czy Polimex bańka prawie 200. Na Nawik nieruchomości. Dzisiaj Archicom zyskuje 460, Rank Pogres 3,76. W korekcie mamy alta 5,86 czy Atal 5,33. W, w obrotach liderem Dom Development 539 tysięcy, Echo 437 tysięcy. Na energetyce w dniu dzisiejszym tylko dwie spółki w zionych barwach. Jest to Benzin oraz Zepak delikatnie powyżej zera. Najmocniej spada dzisiaj Enea. Po wczorajszym wzroście 4,21 w korekcie. Tauron 3,87. Liderem obrotu jest PGE 29 milionów 13 Tauron. Na turystyce dzisiaj Enter zyskuje 3%, Elkop 3%, Rainbow 1,29%. Nie mamy spółek na minusie. Na odzieżówce dzisiaj Hurtimex eksplodował wręcz bo 48% do przodu. Prima Moda 7% w korekcie, najmocniej obrywa Plantwell tracąc 4%, Cedrel 364% czy Sanwil 2,294. Liderzy obrotu to LPP 22 miliony 18, Pepko czy CTC 14%. Na gastronomii dzisiaj widzimy, że oprócz hamburger wszystkie spółki są w korektach, najmocniej obrywa Mex Polska tracąc 337%. 6, Amres 3,31 na największym obrocie, 1,100. Na kraina tylko dwie spółki, dzisiaj w zielonych barwach: jest to M Company, 2,24 na plusie, cool Energy 80. A jak widzimy w spadku, mamy Agroton 6,74 na minusie, czy Astarta 3,26 na minusie. Widać, że obrotu jest to Kernel 24, 600 czy banieczka na Astarcie. Jeżeli chodzi o gaming, popatrzmy tutaj: największe wzrosty to Seven Level, który dzisiaj zyskuje 21% na plusie, Detalion 8,33, ULT Games 51, czy Interact 5,28. To są te największe wzrosty. Przypominam, że w tym zestawieniu mamy plant 7. 70 spółek i jest to najliczniej reprezentowana branża na GPW. Jeżeli chodzi o największe spadki, PB Games obrywa dzisiaj 7,7%, Falcon 7%, Vivid 5,22%, Kubik 4,97%. Liderem obrotu jest CD Projekt 64 miliony i dzisiaj korekta 2,7%. TES Games 2,600, Bańka 800, Huge 11bit, Bańka 700. Sam indeks traci 2,78 na minusie, 21,183 punkty. I jeszcze zerknijmy sobie na pozycje krótkie. Tutaj widzimy, że cały czas mamy 5 shortów na CD projekcie oraz 1 short na play to chill. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, czyli banki, popatrzmy dzisiaj przewaga zieleni i zyskuje 5,6%, Mbank 5%, Agro 2,1%, w odwrocie S.A. 1%, również handlowy ING, delikatne minusy. Liderem obrotu jest S.A. 100 milionów 88 PKB czy Mbank 43. Sam indeks zyskuje 4700 8600 punktów. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj Fotowolt 6,17 na plusie, Grodno 4,97 na plusie, w odwrocie mamy PGF grupę 6%, Bergholding 5,80 czy MTNRG 5,35 obrotu jest zgodno z wynikiem miliona na obrocie. Jeżeli chodzi o indeksy, tutaj widzimy, że banki są numerem jeden, jeżeli chodzi o wzrosty. Jest to 0,47%. Oczywiście short również, bo widzimy, że większość indeksów dzisiaj w odwrocie. Nie mamy żadnego głównego indeksu w zielonych barwach. Najmniej za to traci EZWIG 40, 12 setnych. Wynik to 5382 punkty. EZWIG z wynikiem 20298 punktów traci dzisiaj 27 setnych. A najwięcej dzisiaj obrywa WIG Games tracąc 2,78. Energia 2,71. Sam WIG 20 dzisiaj... Spada o 6900 2201 punktów. Jeżeli chodzi o WIG20, to widzimy, że mamy mało spółek, które dzisiaj są w zielonych barwach. CCC jest numerem 1,3%, Mercator 2,33%, PZU 1,73%, jeszcze delikatnie powyżej zera jest Lotus, PGNIC oraz PKBP. W odwrocie Allegro, które straci dzisiaj mocno, bo 5,44% na minusie, Tauron 3,87% na minusie, CD Projekt 2,7% na minusie. Liderem obrotu jest Allegro 196 milionów, pks 100 milionów, czy PKBP 88 milionów. Na średnich spółkach, czyli Envik 40, popatrzmy. Tutaj największe wzrosty w dniu dzisiejszym należą do biomet 11% na plusie, ponad milenium 5,561 czy MBank 5,17. W odwrocie mamy livechat 5,36 na minusie, 11 bit 4,72. Liderem obrotu jest Mbank 43 miliony, kernel 24 czy 22 alior. Jeżeli chodzi o SVIK80, popatrzmy, co tutaj się ciekawego dzieje i widzimy, że. Największe wzrosty to Grodno 497, Archicom 466 czy Synectic 4%, a w korekcie mamy Atal 533, Skarbiec 336 czy foton. 3,29. Widzę, że obrot jest to auto partner 4,700, ,70, Bogdanka 2,600 czy Bańka 800 Team. Na Nuconekcie popatrzmy, co się dzieje. Tutaj Medard 50% do weryfikacji, oczywiście, hurtimec za to potwierdzone 48%, kupiec 28%. Tak więc, jak wiesz, co stoi za tymi wzrostami, to oczywiście podziel się tą informacją w komentarzu. Empaix 25%, 2600 obrotu. i Jeżeli chodzi o jakieś inne spektakularne wyniki, to raczej nic tu nie widzimy. Zobaczmy, co dzisiaj najmocniej za to traci. I widzimy, że Inkana obrywa 2%. 27%, a Datex 26%, czy Malkowski 24%. Jeżeli chodzi o największe obroty, popatrzmy, co tutaj się wydarzyło. Jeżeli chodzi o największe obroty, jest to MP2 600, Westry 596 000, czy 376 BAN 51. Jeżeli chodzi o WIG, popatrzmy na indeks szerokiego rynku, co tutaj się ciekawego wyprawia. I widzimy, że UNIMA do weryfikacji tutaj mamy ten największy wzrost. Ja sobie w tle odpalam statystyki sesji i już sobie zobaczymy, co ciekawego. W dniu dzisiejszym się tutaj wydarzyło. Kolejna spółka to biomet lubin 11,24 potem mamy kompap 11,11, czy na przykład na dużym obrocie wyróżnia się Millenium, 5,6% i 14 milionów, czy na przykład Mbank 5% i 43 miliony, jeżeli chodzi o obroty. W transakcji w dniu dzisiejszym zawarto 132 731 sztuk, obroty wynosiły 1 183 777 ,083 zł i biomet finalnie jest na pierwszym miejscu, potem jeżeli chodzi o tą spółkę UNIMA. Jest potwierdzone 9.12 Jeżeli chodzi o kolejną spółkę tym razem już pod kątem spadków. To numerem 1 jest tutaj Adiowo, który obrywa 6,8 a Groton 6,74. I potem na większym obrocie na pewno rzuca się w oczy Allegro, które dzisiaj spada setne 196 milionów. Liderem obrotu, jak widzimy, jest tutaj Allegro, Pekao USA, i nie mamy żadnej spółki, która chciałaby tutaj namieszać. pepko się pojawiło w tym pierwszym takim zestawieniu na pierwszym ekranie, ale stosunkowo nisko. Jeszcze zreknijmy sobie na wykresy, jak to wygląda ciekawie. I widzimy, że dzisiaj WIG Pomimo tej wczorajszej sesji, próbuję cały czas walczyć. Jakby nie było już teraz z oporem, bo cały czas jesteśmy pod dosyć istotnym oporem, tak więc trzymamy kciuki, bo jak uda im się to przebić, to być może znów będziemy widzieć jakiś powrót wzrostu, tym bardziej w grudniu, a jakby nie było, to w końcu dobry miesiąc. Jeżeli chodzi o WIG 20, to również analogicznie bardzo podobna sytuacja, jak na WIGu, też jesteśmy pod oporem. W tym momencie już bardzo podobnie również na Swik80 też jesteśmy pod oporem, czyli widzimy, że cały czas mamy retest i próbę odwinięcia, tak więc zobaczymy, czy swingiem będą próbować to wybijać, czy też nie. I jeżeli chodzi o MW 40, mamy mamy analogiczną sytuację wynikającą również z tego miejsca tak więc trzymajmy kciuki. Jesteśmy w kluczowych miejscach, zobaczymy w jakich nastrojach zamkną przede wszystkim ten tydzień. No i co ciekawego będzie się działo? jutro. szczególnie, że przypominam, jutro kluczowe i najważniejsze dane płynące z amerykańskiego rynku pracy, które mogą bardzo istotnie wpłynąć na obecne, jak i również kolejne notowania w przyszłym tygodniu. Daj znać w komentarzu, czego ty się spodziewasz? Co ciekawego może się dziać na rynkach zagranicznych, jak również na G.P.W. Pozdrawiam cię serdecznie, Trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej.